Dzisiaj opowiem o zagraniu, które nie doczekało się polskiej nazwy, tylko używamy makaronizmu. Mówimy wolej i nie mamy na to polskiego określenia. Wolej to nic innego jak zagranie piłki bezpośrednio po tym, jak ona odbije się od przedniej ściany. Nie dajemy jej czasu na to, żeby odbiła się od parkietu. Nie jest żadnym błędem nazywać wolejem piłkę, która odbije się po drodze od bocznej ściany, czy wręcz nawet od tylnej, ale chodzi o to, żeby ona jeszcze nie dotknęła parkietu. W bardzo podstawowej formie to wolej polega na tym, że piłka odbija się od przedniej ściany i chwilę po tym, najczęściej gdzieś na wysokości linii środkowej kortu, może trochę przed nią, może trochę za nią, ale mniej więcej w okolicach tej linii, my tą piłkę przechwytujemy i uderzamy z powrotem o przednią ścianę. Już w tym momencie widzicie, że wolej to nie jest jakieś specyficzne zagranie, jest to raczej sposób grania różnych zagrań. Wolej gramy w dwóch przypadkach, defensywnym i ofensywnym. Defensywny to jest wtedy, kiedy przeciwnik nas zaskoczy, nie mamy innej możliwości zagrania i próbujemy się ratować i zagrywamy bardzo szybko, najczęściej dość niekontrolowanie. To oczywiście zależy od poziomu naszej gry i umiejętności. Natomiast jest to taki wolej na nas wymuszony. Kiedy musimy szybko zagrać piłkę, która na nas leci, albo przechwycić piłkę, do której wiemy, że nie dobiegniemy w innym momencie niż łapiąc ją właśnie wolejem, jak najszybciej, jak najbliżej przedniej ściany kortu. Druga sytuacja, dużo bardziej przez nas pożądana i dużo bardziej komfortowa i którą należy ćwiczyć, trenować, to jest granie woleja w formie agresywnej po to, żeby przeciwnika zaskoczyć. Wymusić tempo gry, wymusić szybko miejsce, do którego przeciwnik musi biec. Wtedy gramy wolej właśnie po to, żeby posłać piłkę tam, gdzie przeciwnika nie ma. Idealnie, jeżeli potrafimy to tak zrobić, żeby zagrać ją tam, gdzie przeciwnika nie ma. No jak sami widzicie, o woleju jako zagraniu nie można dużo powiedzieć. Dużo więcej można opowiedzieć o tym, jak go trenować, jak poprawnie ćwiczyć, ale myślę, że to było na wielu moich filmach dotyczących treningów i pewnie jeszcze nie raz będzie pokazywane przy okazji innych treningów. Dzięki, trzymajcie się, powodzenia na kortach.